Sławomir Lipski, radny Rady Miejskiej. I Adam Kaszubski, również radny Rady Miejskiej. Znajdujemy się w tej chwili na kompleksie rekreacyjnym zlokalizowanym w miejscowości Sztum w okolicy Dworku Żeromskiego. Obiekt ten powstał dzięki staraniom samorządu sztumskiego. Projekt powstał, jeśli dobrze pamiętam, w ubiegłej kadencji samorządu. Został zrealizowany i sfinalizowany w tym roku i oddany do użytku. Miejmy nadzieję, że ów obiekt będzie jak najbardziej... W związku z tym, że jest potrzebny, to będzie przez mieszkańców Sztumu zaoprobowany i jest pięknym obiektem, gdzie miejmy nadzieję, że będą tu przychodzić wypoczywać. I dlatego zorganizowaliśmy również tą imprezę, aby wskazać ten obiekt jako miejsce rekreacji, odpoczynku, dobrej zabawy. Witamy wszystkich serdecznie na rozpoczęciu sezonu grillowego w Zajezierzu. 5 kwietnia 2012 roku. Ale oczywiście zapraszamy nie tylko w dniu dzisiejszym, zapraszamy w każdy wolny weekend, praktycznie w każdą piękną pogodę. Przyjść, odpocząć, mamy tutaj miejsce nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci, żeby mogły wypoczywać. Dorośli mogą wypocząć i tu jest naprawdę pięknie, gdzie można sobie parę godzin posiedzieć i naprawdę wypocząć. Zapraszamy. Zapraszamy. Jak idzie rozpalanie grilla? No bardzo słabo idzie. Podpałki nie ma, ale trzeba sobie jakoś radzić. A benzyna? Benzyna no za droga. No to życzę powodzenia. Dziękuję. Pardon me, ma'am. I'm a goon dumb, smart I am. You can go high, you can go home. Już zacznę kapać, to będzie dobrze. Zapraszamy do konkursu o Unii Europejskiej. Pytania naprawdę nie są trudne, więc... Jako Sztumskie Centrum Informacji Europejskiej tutaj pomogliśmy organizatorom i organizujemy właśnie konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży oraz dla dorosłych. No, za chwilę również będą gry i zabawy europejskie dla dzieci, więc myślę, że zabawa będzie udana. Dzień dobry, witamy z Państwa wszystkich w imieniu organizatorów, a mianowicie Sołectwa Zajezierze, Młodych Demokratów, jak i również Towarzystwa Przyjaciół Przedszkola imieniem Kubusia Puchatka. Chciałbym wszystkich zachęcić do wspólnego grillowania. Także chciałbym zaprosić Państwa do udziału w konkursach, które organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci, jak również Bractwo Rycerskie Ziemi Sztumskiej. Tam będzie można postrzelać sobie z łuku, zobaczyć broń z czasów rycerstwa, kiedy było na terenach naszych tutaj ze średniowiecza, jak również za jakiś czas przyjedzie kolega nasz swoim tirem, tak zwana Indianka z firmy Transpowiśle, która zdobywa na szczeblu europejskim różnego rodzaju nagrody. Dziękuję jeszcze raz za przybycie i zapraszam do mnie zabawy. Ja również dziękuję Państwu za przybycie, zachęcam do korzystania ze wszelkich atrakcji, które wymienił Pan Sołtys. Przypominam również, że czeka nas również pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Postolina, która niebawem do nas przybędzie. Zachęcam, tak jak tutaj Pan Sołtys mówił, do korzystania ze wspólnego paleniska grillowego. Węgla na pewno nam nie zabraknie. No, by tylko pogoda się utrzymała, życzę jak najlepiej spędzonego czasu, wielu pozytywnych emocji i miłej zabawy. Dziękuję serdecznie. Sweat drips down your face as you pull down your hair, pulling me closer till you take my hands and pull them wherever you want. It's looking like we got a good thing. She's looking like she got a good thing. Just looking at her, it's so tempting. She's all that.